Po raz kolejny już Domiechowice były gospodarzem halowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Bełchatów. Aż 14 sołectw wystawiło swoje reprezentacje, które w sobotę i niedzielę rywalizowały o złote medale. Jako pierwsi walczyli o punkty tenisiści stołowi. Oto wyniki. Wśród kobiet zwyciężyła Monika Strąkowska ze Zdzieszulic. Drugie miejsce zajęła Magdalena Bartos z Dobiecina, a trzecie Patrycja Paździej z Postękalic. Najlepszym wśród mężczyzn był Rafał Marek ze Zdzieszulic, który wyprzedził swojego kolegę z wioski Przemysława Krygiera. Trzeci był Zbigniew Olszewski z Huty. Po tym turnieju mieliśmy okazję zobaczyć w akcji wójta Kamila Ładziaka, który zagrał ze zwycięzcą ze Zdzieszulic. Wójt walczył dzielnie, ale na końcowym wyniku zaważył chyba jednak brak regularnych treningów, bo ducha walki odmówić mu nie sposób. W niedzielę natomiast rozegrano pozostałe konkurencje. Od rana przy stołach szachiści i warcabiści toczyli zażarte potyczki. Rywalizacja była wyrównana, a zdobyte punkty przydały się wszystkim drużynom w końcowej klasyfikacji. W szachach wśród kobiet wygrała Martyna Dobroszek z Podwód, tuż za nią była Renata Bińczyk z Postękalic i Justyna Kruszyńska z Niedyszyny. Szachy mężczyzn wygrał Włodzimierz Kruszyński z Niedyszyny, drugie miejsce zajął Maciej Perka z Domiechowic, a trzeci był Krzysztof Grabowiecki z Dobiecina. Pora na warcaby. Turniej wygrała Monika Maciaszczyk z Podwód przed Katarzyną Wojciechowską również z Podwód i Agnieszką Majchrzak z Niedyszyny. U mężczyzn także górą pod wody, bo wygrał Adam Maciąg, który wyprzedził Grzegorza Urbańskiego z Dobiecina i Henryka Goszewskiego z Domiechowic. Jak zwykle wielkie emocje towarzyszyły konkursowi rzutu lotką. Ta konkurencja tradycyjnie już zgromadziła wielu zawodników i nie mniejszą grupę dopingujących. Oto wyniki. Kobiety. Pierwsze miejsce Paulina Kołatek ze Zdzieszulic. Na drugiej pozycji Malwina Wojciechowska z Podwód, a trzecia była Klaudia Urbańska z Postękalic. Z panów najcelniej rzucał mieszkaniec Postękalic Marcin Łukasik, wyprzedzając Piotra Owczarka z Domiechowic i Arkadiusza Kołosińskiego z Postękalic. Po tych emocjach przenieśliśmy się w teren, gdzie rozgrywane były biegi przełajowe. Uczestnicy startowali na dwóch dystansach. Panie miały do pokonania 1000 metrów, panowie o 500 metrów więcej. Bieg kobiet wygrała Beata Woszczyk z Dobiecina przed Żanetą Mikołajczyk z Niedyszyny i Iwoną Książczyk z Podwód. Na 1500 metrów najszybciej pobiegł Marcin Bakalarczyk z Dobiecina, wyprzedzając Tomasza Owczarka z Domiechowic i swojego kolegę z Dobiecina Marcina Pawia. Spore emocje zapewnił kibicom wielobój sprawnościowy. Tu startowali tylko panowie, a najlepszym wśród nich był Kamil Surgut z Postękalic, który wyprzedził Patryka Poborskiego z Niedyszyny i Michała Urbańskiego z Dobiecina. Teraz pora na siłaczy, bowiem jedną z ostatnich konkurencji było trzymanie odważnika. Z ciężarem 17,5 kg najlepiej poradził sobie Andrzej Koczberski z Postękalic, przed Tomaszem Kowalczykiem z Dobiecina i Przemysławem Smugą z Postękalic. I na koniec przeciąganie liny, w którym startowały trzyosobowe zespoły, dwóch mężczyzn i kobieta. Aby maksymalnie wyrównać szanse, uczestnicy startowali w tej konkurencji bez obuwia. W przeciąganiu liny bezkonkurencyjna okazała się Wulka Łękawska, wyprzedzając Podwody i Dobiecin. Przeciąganie liny okazało się najbardziej emocjonującą konkurencją, o czym świadczył głośny doping zgromadzonej publiczności. I mimo, że Postękalice tu punktów akurat nie zdobyły, to w końcowej klasyfikacji okazały się najlepsze. Najwięcej punktów zdobyliśmy właśnie w wieloboju siłowym, w podnoszeniu odważnika. Powiem tak, jeszcze najmniej może, co nas zaskoczyło, bo zawsze byliśmy w tym dobrzy w bieganiu. Tak? Po prostu wypadły nam dwie osoby, które biegały i jakoś to wyszło. No. Lotki, o jeszcze lotki, pamiętam, że rzut lotką chłopaki też tam sobie nieźle radzili. No, było tych pierwszych miejsc troszeczkę. A jak oceniasz całe igrzyska? Jak wypadła na waszym tle konkurencja? Myślę, że cały czas gmina się rozwija, jeżeli chodzi o sport. Tutaj widać, coraz więcej drużyn ze sobą chce walizować i udziela się wielka adrenalina każdemu. Ale pozytywnie, wszystko fajnie to wygląda. Oto klasyfikacja końcowa igrzysk. Igrzyska całe 5 dni. Był to duży wysiłek dla działaczy z terenu
gminy Bełchatów, a najważniejsze jest to, że te igrzyska objęły zasięgiem całą gminę, od północy na południe, od zachodu na wschód. Wystartowało 14 zespołów, zagraliśmy kilkanaście dyscyplin sportowych i myślę, że to jest jedyna z gmin, której odbywają takie igrzyska się o takim zasięgu. Ja dzisiaj policzyłem, że startowało prawie 300 osób. Jest to bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o dzisiejszy czas. Bez wątpienia igrzyska po raz kolejny okazały się udaną imprezą. Świadczy o tym nie tylko liczba uczestników, ale i zaprezentowane przez nich umiejętności.